Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu zorganizowanym przez Młodzieżowy Klub Gazety Polskiej oraz Warszawski Drugi Klub. Tematem naszej debaty dzisiejszej będzie, dlaczego strefa euro musi upaść. Naszymi gośćmi jest główny ekonomista SKOK-u, pan Janusz Szewczak. Pan poseł Zbigniew Kuźmiuk. Oraz pan poseł Przemysław Wipler. A nasze spotkanie poprowadzi Antoni Kolek, wiceprzewodniczący Młodzieżowego Klubu. Po co nam Unia Europejska i czy obecna sytuacja w Unii Europejskiej jest dla Polski korzystna? I może zaczniemy od pana Janusza Szewczaka. No to od razu rozumiem to z grubej rury tak zwanej. No, oczywiście możemy postawić takie dzisiaj pytanie, po co nam taka Unia zwłaszcza, no a na pewno takie pytanie niedługo postawią Węgrzy, myślę dość jednoznacznie, dość twardo. Myślę, że na ulicach greckich też już takie na ścianach można znaleźć napisy taka Unia to kropka, kropka, kropka. I właściwie powiedzmy sobie szczerze, ta Unia jest dzisiaj całkowicie inną Unią niż nawet ta, do której myśmy wstępowali w 2004 roku, a już na pewno całkowicie inna niż ta z lat 70. czy 80. Ja myślę, że nawet ci założyciele tej Unii z Schumanem na czele gdzieś tam w grobie się przewracają, jak widzą, co w tej Unii dzisiaj ci rozgrywający wyczyniają. Ja mogę powiedzieć, że dzisiaj Unia to mi bardzo przypomina strefa euro, na pewno, a Unia również. Zaczyna mi przypominać ten statek wycieczkowy Costa Concordia, który w sposób planowy tonie. W sposób zaplanowany, spokojny, ale tonie. Problem w tym, że tam już nawet ta orkiestra, nikt nie dyryguje tą orkiestrą specjalnie, może poza panią kanclerz Merkel. Co cwańsi pasażerowie z VIP-owskich kabin szykują sobie szalupy pod hasłem być może jakieś nowe euro na przykład, czy Nord Euro, czy jakbyśmy tego nie nazwali. No a ci pasażerowie tej drugiej klasy albo ci, którzy są koło maszynowni, mogą nie zdążyć się wydostać, że tak powiem, z tego okrętu i to jest ten problem. Więc na pewno krótki taki wstęp, zagajenie, żeby koledzy mogli swoje zdanie przedstawić. Ja myślę, że pytanie jest jak najbardziej uzasadnione i nawet jeśli byśmy przyszli do pewnych wyliczeń finansowych, to też może się okazać, że to, co dzisiaj nam serwują media, to jest bardzo jednostronny obraz. Ja zresztą na koniec tej naszej debaty coś Państwu takiego gadżetowego pokażę, co Państwa przekona, że to nie tylko Polacy i tak zwane oszołomy tak myślą, tylko że na przykład poważni Niemcy też w ten sposób zaczynają do sprawy podchodzić. Także na wstępie przekazuję dalej mikrofon. Pan poseł Przemysław Wipler jest młodym posłem, nie tylko z racji wieku, ale także z racji stażu parlamentarnego. Natomiast no, mamy okazję bardzo często go spotykać w mediach i prezentuje bardzo poważne stanowisko na temat prawicy i na temat tego, co prawica myśli także o Unii Europejskiej. Panie pośle, jak pan ocenia obecną sytuację w Eurolandzie i w Unii Europejskiej? No muszę powiedzieć, że zgadzam się z wszystkim, co powiedział mój przedmówca i to nie jest jakaś specjalnie pozytywna konstatacja. Unia Europejska jednak w ostatnim czasie, gdy się nad tym zastanawiałem, to podstawowe pytanie, które musimy sobie zadać w tej bardzo trudnej dla Unii Europejskiej, a jeszcze trudniej dla tych, którzy muszą się na nią zrzucać sytuacji, jest takie. Czy my jesteśmy w stanie zachować swobodny przepływ osób, pracy, kapitału w Europie bez jakiegoś mechanizmu koordynującego, na pewno całkiem innego niż to w chwili obecnej wygląda. I to jest jedno z najtrudniejszych pytań, czy my jesteśmy w stanie te pozytywy Unii Europejskiej utrzymać, bo są bez wątpienia pozytywy, tak? To w jaki sposób wzrosła wymiana, bo wzrosła jednak i to dosyć skokowo, zwłaszcza polski eksport po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, to, że nam pozwolono partycypować w tym wspólnym rynku, to zostało z drugiej strony dociążone olbrzymimi barierami i ciężarami, które wzięliśmy na swoje
plecy, które nasze państwo wzięło na swoje plecy. I tak w chwili obecnej różne są szacunki, 80-90 prawa mówi się, że powstaje w Unii Europejskiej tego, które obowiązuje w Polsce, a my zajmujemy się mniej lub bardziej rozsądną recepcją tego prawa i mniej lub bardziej biernie, co do zasady bardzo biernie uczestniczymy w tym europejskim procesie prawodawczym. Jesteśmy tam, można powiedzieć, pionkiem. Nie jesteśmy tam królem, nie jesteśmy tam asem. No po prostu nasza pozycja jest bardzo słaba i to widzieliśmy jako parlamentarzyści w zeszłym tygodniu, ponieważ na przykład na Komisji do Spraw Unii Europejskiej była omawiany projekt zmian do dyrektywy VAT-owskiej unijnej, ponieważ VAT jest takim podatkiem, który na poziomie Unii Europejskiej jest harmonizowany. I co już możemy przeczytać w pomysłach Komisji Europejskiej, co zrobić? Otóż zwiększyć bazę podatkową, proponuje Komisja Europejska, czyli czytaj po naszemu, zwiększyć podatki, zwiększyć opodatkowanie VAT-em. Co konkretnie zaproponowano? Zaproponowano na przykład zniesienie zwolnienia od podatku VAT w chwili obecnej nieowatowanych usług zdrowotnych, usług medycznych i zniesienie zwolnienia z owatowania usług edukacyjnych. I co w takiej sytuacji robi nasz rząd? Nasz rząd praktycznie w swoim stanowisku powtarza stanowisko Unii Europejskiej z drobnymi takimi, że popiera, wspiera, zwiększenie bazy podatkowej jest słuszne i tak dalej. Z tym takim zastrzeżeniem, że oczywiście będzie przyglądał się w szczegółach, tak? Tu mogę powiedzieć w ramach jakiegoś optymistycznego happy endu, że to był jeden z nielicznych przypadków, kiedy Sejmowi udało się odrzucić to stanowisko rządu i negatywnie je zaopiniować. Niemniej jednak to jest cały czas, i nic z tego specjalnie nie wyniknęło, ani na poziomie politycznym, ani na poziomie medialnym. Ani to, że komisja złożyła taką propozycję, ani to, że rząd faktycznie to wsparł, ani to, że parlament, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, w tym akurat przypadku wsparcie również przez posłów ruchu Palikota, odrzucili to stanowisko. Koledzy z PO prędzej wyszli z pracy i udało się ich przegłosować, bo co do zasady z PSL-em zawsze nas mogą przegłosować. I nic z tego kompletnie nie wynika, więc jest poważny, gigantyczny problem z tą faktycznie sypiącą się Unią Europejską, przechodzącą bardzo, bardzo poważne zmiany i nikt nie ma, również po naszej stronie tak uważam, dojrzałego pomysłu, co w zamian. Co w zamian, bo my nie powiedzieliśmy głośno, że wystąpimy z Unii Europejskiej, że nam się, jesteśmy w chwili obecnej, można powiedzieć, nasza pozycja to jest taka pozycja mocnego hamulca i jednocześnie proponowania pewnych punktowych zmian, ale tu jest potrzebna dramatyczna, bardzo poważna zmiana systemowa, ale w obecnym stanie, moim zdaniem, Europy, jakakolwiek konstruktywna propozycja będzie miała bardzo małe szanse na przebicie się i z tego powodu jednak najbardziej prawdopodobny jest scenariusz właśnie, że to jak ta Concordia będzie planowane tonięcie statku. Dziękuję bardzo. Kwestia środków europejskich jest bardzo często w naszym kraju pokazywana, że oto Polacy dostają olbrzymie pieniądze z Unii Europejskiej, które wykorzystują do swojego rozwoju. Natomiast należy zauważyć, że z wyliczeń ekonomistów wynika, że zaledwie 1% jeden punkt procentowy wartości dodanej wynika właśnie ze środków europejskich do naszego wzrostu PKB. Czyli de facto nie jest to jakiś olbrzymi wzrost. Ale może o tym wykorzystaniu środków europejskich, jak to wygląda, pan poseł Kuźmiuk, który wcześniej był jeszcze marszałkiem województwa i na pewno się z tym spotkał. Więc właśnie, proszę państwa, może jedno zdanie do tej problematyki, którą poruszali koledzy. Rzeczywiście Unia Europejska chyba nawet od momentu rozszerzenia w 2004 roku bardzo poważnie się zmieniła. Pewnie do tego czasu jakoś dokładnie jej funkcjonowania nie obserwowaliśmy, ale zdaje się, że wtedy była rzeczywiście takim związkiem równych, solidarnych państw. Od momentu przyjęcia nowych członków, a miałem przyjemność, wątpliwą, być pierwszą kadencję w Parlamencie Europejskim. Przyglądałem się temu z bliska od strony właśnie Parlamentu Europejskiego. Wtedy właśnie zaczęła się ta próba rozpychania łokciami wiodących krajów unijnych, takich jak Niemcy i Francja, z którą w tej chwili mamy do czynienia już w takim, można powiedzieć, bardzo ordynarnym wydaniu.
spotykają się pani Angela Merkel i pan prezydent Sarkozy, podejmują jakieś decyzje, ogłaszają je na konferencji prasowej i następnie pozostałe kraje muszą się tym decyzjom podporządkować. Tak mniej więcej wygląda w tej chwili podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej. Ale wracając do pytania prowadzącego. Więc proszę państwa, no, jeżeli popatrzymy na te wielkie liczby, to z jednej strony no, możemy powiedzieć, jeżeli byśmy się ograniczyli do tej perspektywy 2007-2013, no to środki w postaci Funduszy Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności to jest 68 miliardów euro, około 20 czy ponad 20 miliardów euro to są pieniądze związane ze wspólną polityką rolną, więc sumarycznie to jest około 90 miliardów euro postawione do dyspozycji naszego kraju. Po stronie no, kosztów mamy składkę, która już w tej chwili w roku 2012 przekracza 4 miliony euro. W całym siedmioleciu to będzie gdzieś kwota pewnie około 30 milionów euro. No ale po stronie kosztów powinniśmy doliczyć zapewne no, finansowanie gigantycznej administracji związanej z rozdysponowaniem tych środków. No, skoro prowadzący przywołał tu moją poprzednią funkcję marszałka województwa mazowieckiego, to chcę państwu powiedzieć, że w 1999 roku, kiedy zaczynałem kierowanie województwem mazowieckim, wtedy Urząd Marszałkowski zatrudniał 300 osób i były to osoby przejęte ze wszystkich urzędów wojewódzkich tworzących obecne województwo mazowieckie, a więc nie było ludzi przyjmowanych z zewnątrz. W tej chwili według mojej wiedzy Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, samorząd i tak zwana jednostka wdrożeniowa zatrudnia około 2000 ludzi. To pokazuje, oczywiście no, nie chcę przez to powiedzieć, że ten przyrost 1700 osób jest tylko i wyłącznie związany z naszym członkostwem w Unii Europejskiej i rozdziałem środków europejskich, ale pokazuje to skalę problemu. No, jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którą jak państwo wiecie ma swój oddział czy placówkę w każdym powiecie, to sumarycznie zatrudnia ona no, w granicach 12 tysięcy urzędników. Więc proszę państwa, koszty jakby zawiadywania tymi środkami europejskimi to także no, koszty, które ponosi nasz budżet państwa. Jeżeli teraz byśmy doliczyli konsekwencje pakietu klimatycznego, który został przyjęty, jak państwo wiedzą, czy na który zgodził się pan premier Tusk w 2008 roku, a koszty bardzo wyraźnie pojawią się w 2013 roku, kiedy zaczniemy kupować te pozwolenia na emisję CO2, no to gdybyśmy to wszystko zaczęli sumować, to ten bilans wygląda zupełnie inaczej niż go się publicznie prezentuje. No oczywiście mamy ten gigantyczny przyrost także przepisów prawnych, w dużej części wprost stosowanych do polskiego prawa, który no niewątpliwie wręcz paraliżuje działalność gospodarczą. Każdy, kto prowadzi nawet drobniutką firmę, coś w tej sprawie może powiedzieć, a tego będzie cały czas więcej. Ja mówiąc szczerze, nie mogę pojąć, jak na przykład nasz przedstawiciel w Komisji Europejskiej, znaczy no niedokładnie nasz przedstawiciel, bo to nie tak funkcjonuje, no w każdym razie osoba delegowana przez państwo polskie, komisarz, który zajmuje się budżetem, no może puścić takie prawo przygotowywane przez komisję, w którym zawarte jest no, wprowadzenie VAT-u choćby na usługi zdrowotne. Trudno mi to sobie wyobrazić, jak na posiedzeniu komisji można to akceptować, ale wygląda na to, że można. Więc proszę państwa, ten bilans no, nie jest taki jednoznaczny, natomiast jeżeli byśmy się przenieśli już do tej następnej perspektywy, to sumarycznie wszystkie te koszty przy niepewnych środkach, które Polska może otrzymać, no mogą się już równoważyć, a być może będzie tak, że te koszty będą już wyższe od środków, które postawione nam zostaną do dyspozycji. To tyle. Do zabrania głosu zgłosił się pan Janusz Szewczak, główny ekonomista Skoku Stefczyka, instytucji, która no, blisko jest kojarzona z prawicą.
Ja chcę powiedzieć, proszę Państwa, tak, że ja do niedawna, chyba interesując się tymi kwestiami, nawet nie byłem świadomy, że aż tak źle to wygląda, te proporcje. Otóż proszę sobie wyobrazić, że my praktycznie od 2007 roku do 2013 z tej puli środków wykorzystaliśmy w tej chwili już netto, można powiedzieć, 27 miliardów euro. To jest około 39% całej tej puli, która jest nam przyznana. Tak, o Funduszu Spójności, o tych funduszach strukturalnych nazywanych. Tak jest, tak jest. Ale jak zacząłem liczyć te składki i te nasze obciążenia, to mi wyszło, że nasze składki i obciążenia wyniosły blisko 25 miliardów euro. Co, tak, tak, tak. 25, dokładnie 5 miliarda. Ale to nie jest koniec, bo proszę zauważyć, że myśmy do tych wszystkich unijnych projektów musieli dołożyć swoje złotówki, złote, polskie złote. I jeśli chodzi o to, ile myśmy wyasygnowali na współfinansowanie projektów unijnych, to za te perspektywa budżetowej wynosi aż 191 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota, nieprawdopodobna kwota. Druga rzecz, proszę sobie wyobrazić, że z każdego euro, które przychodzi do krajów nowej Unii, 61 eurocentów wraca z powrotem do tych krajów bogatych starej Unii. Czyli tu nie ma żadnego co łaska. Tak, do Niemiec też, oczywiście głównie do Niemiec. Więc jak się zaczyna bardzo szczegółowo liczyć te wszystkie wielkości, to zaczyna wychodzić, że ten biznes jest tak nie do końca całkiem bardzo opłacalny. Bardzo opłacalny, bym powiedział, nie jest. Mało tego, myśmy wstępując do Unii podjęli cały szereg zobowiązań na wyrost, tak zwanych weksli in blanco podpisaliśmy, te CO2, ochrona środowiska, transport, tam cuda, klatki dla kur, prawda, że większe muszą być i tak dalej. To wszystko idzie w setki miliardów złotych. Przebudowa energetyki i tak dalej, i tak dalej. To są miliardy złotych. I teraz ja pytam ludzi, no jak tam pan się w tej Unii podoba, prawda, takich taksówkarzy, zwykłych ludzi, którzy jadą, no mówię, no panie, no wie pan, tam ktoś na wsi to teraz trochę dostali tych pieniędzy i ten, tutaj jakąś drogę zaczęli budować. I tak dalej. No, ale mówię, no dobrze, ale w ogóle to jak pan to ocenia? No chyba dobrze, no dobrze, ale wie pan, ja to bym chciał, żeby to było tak w tym biznesie jak w Ameryce. A ja mówię, no ale wie pan, ale to w Ameryce nie ma Unii Europejskiej. Pan jesteś w Unii Europejskiej, chciał pan być przecież. No to pan się nie dziw, że to wszystko jest tak zbiurokratyzowane w Ameryce, jest inaczej, ale tam Unii nie ma. Więc jakby ludzie z jednej strony widzą, że ta Unia coś przyniosła, no bo bez paszportu można pojechać i tak dalej, prawda? No cenimy to sobie, prawda? Ale z drugiej strony to by chcieli, żeby było w gospodarce tak jak w Ameryce, prawda? Ma pomysł, ma biznes, znalazł sponsora, znalazł bank, dwa dni formalności załatwione, jedziemy, jest, że tak powiem, są klienci, jest ruch, jest dochód. Ale chciałem Państwu jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę, jeśli chodzi o strefę euro, bo to pytanie zasadnicze, czy ona musi upaść. Ja myślę, że przykład Grecji jest takim przykładem, gdzie upada, a właściwie zostaje zlikwidowane suwerenne państwo, członek strefy euro. Bo dzisiaj nie ma już suwerennego państwa Grecja. Jest protektorat Peloponezu i Krety, którym gubernatorem ustanowiono, prawda, jakiegoś przedstawiciela Funduszu Walutowego, czy tam Komisji Europejskiej. Najprawdopodobniej to będzie na trojki, nie wiem dlaczego trojka, bo ja bym to nazwał, trojhand bym raczej nazwał, bo to Niemiec pewno będzie tym przedstawicielem. I właściwie, tak, właściwie to państwo przestaje istnieć w formie demokratycznej, suwerennej, bo tam się mówi, że a po co wam wybory, albo tam jakieś referendum będziecie robić. My wam wybierzemy premiera, to znaczy my wam powiemy, kto ma być premierem. I macie pluć, macie jeść trawę, pluć krwią, ale długi musicie spłacać. I my wam tutaj zrobimy taki specjalny skarbczyk. I w tym skarbczyku będziecie najpierw tam składać kasę. I dopiero jak stamtąd wszystko pójdzie do banków niemieckich i francuskich, to se resztę możecie wydać, na co będziecie chcieli, jak wam zostanie. Więc to jest przykład, jak zostanie. Albo jeszcze wskazane zostanie, bo pakt fiskalny mówi przecież o tym, że będziemy pokazywać, na co wy możecie wydać, tak jak my. Na co my będziemy za chwilę mogli wydać, też tak będzie. Ale to pokazuje, proszę państwa, że dzisiaj
te fundamenty tej Unii, czyli ten system jednak demokratyczny, system solidarności pewnej europejskiej, prawda, to wszystko nie ma już żadnego znaczenia. Traktat fiskalny ma się jak pięść do nosa do traktatu lizbońskiego, prawda? Za chwilę będzie jeszcze gorzej, bo teraz Grecja padła, nie ma Grecji, że tak powiem, a będzie za chwilę na tapecie Portugalia, a może Włoch, a może Hiszpania. Tych długów jest tak dużo, że tego nikt nie spłaci po prostu. Jeśli się tego nie zrestrukturyzuje tej Europie, tylko w tym roku Europejczycy potrzebują 780 miliardów euro. Państwa, a banki drugie tyle, żeby spłacić swoje długi, czyli gdzieś z 1,5 biliona w tym roku. No skąd to brać? No produkować, tak? No w Ameryce na 3 zmiany ta taśma leci z dolarami, produkują te. Ale EBC, czyli Europejski Bank, też już się zgodził, już mu się kręgosłup bardziej elastyczny zrobił, już drukują, już tamten. Gdzie idą te pieniądze? Mówią do Greków. Przecież Grecy nie powąchają tej nawet tych pieniążków, one tam przelecą przez tą Grecję i znowu do francuskich banków, prawda, i tak. No ale przecież można powiedzieć tak, czy to Grecy znowuż tacy winni są? Grecy to jest mądry naród. 15 lat mogli balować, żyć na kredyt, to żyli. Mogli pożyczać na tanie pieniądze, pożyczali. Niemieckie dywizje tych spadochroniarzy na Krecie, widzieliśmy wszyscy filmy, czy oni zmusili Greków, żeby oni do kawiarni nie chodzili w czasie okupacji? No chodzili na 2 godziny i Grecy będą chodzić do tych kawiarni. Będą do tych traktorii chodzić, bo oni mają taki styl życia, to jest taka kultura, to jest taka mentalność. Oni nie będą jak Szwedzi, że będą chcieli pracować do 75 roku życia. Bo Szwed, tam jest mało ludzi, jeden od drugiego mieszka o 50 km z tej Szwecji, to oni chcą być w kupie, oni chcą być razem. A Grecy nie. Więc te pieniądze, że tak powiem, można drukować i one zaczynają być drukowane. Ale to wszystko prowadzi do takiej bańki. No dmuchają ten balon, prawda? Wszystko drożeje, ropa drożeje, akcje drożeją. Nie ma kryzysu, kryzys się skończył. Jest świetnie, Grecja uratowana. Pan minister Rostowski wystąpi po raz któryś. Nos mu się jeszcze bardziej wydłuży, prawda, jak Pinokio. I powie, nie ma problemu już w Europie. Europa się zintegrowała, umocniła i tak dalej. Gwarantuję Państwu, że za 2-3 miesiące będziemy mieli na tapecie albo znowu Grecję, bo tam wybory wygra pewna jakaś partia, która powie, gest Kozakiewicza pokaże, prawda, i powie, myśmy tego nie uzgadniali w ogóle i nie ten. Więc to nie nasze długi. Będzie Portugalia, będzie Hiszpania. Te zamieszki się, proszę bardzo, proszę popatrzeć, rozrastają już w całej Europie, bo po prostu te elity na całym świecie, nie tylko w Europie, one są albo bardzo słabe, albo po prostu sprzedajne. Oni już tak są skorumpowani wszyscy i tak uzależnieni od tych bankierów, że dzisiaj to nie Merkel, ani nie te rządy zarządzą, tylko ci, którzy w banku trzymają ten przycisk, prawda, który przelewa w sekundę te pieniądze gdzieś na różne kontynenty. Także ja myślę, że musimy też debatować i szkoda, że nie ma publicznej debaty, co dalej w ogóle z tą Unią, jak się zachować, prawda, co z tym zrobić. Bo może się okazać, że to nie ci najsłabsi z tej Unii wypadną, tylko ci mówię, z tych VIP-owskich kajut uznają, że trzeba sobie szalupę ratunkową swoją przygotować, a reszta niech się tam martwi, co będzie. Także myślę, że jeszcze będzie szansa wrócić do tego tematu. Oddaję głos kolegom. Tak, ja bym chciał tutaj nakierować trochę na pytanie, na odpowiedź na to pytanie. W kampanii wyborczej premier Tusk obiecywał, że Polska w kolejnej perspektywie budżetowej dostanie 300 miliardów złotych. I teraz, panie pośle, czy to ta suma jest w ogóle realna i czy na pewno takie pieniądze zostaną przeznaczone dla Polski, a nie na ratowanie tych krajów, które obecnie upadają? No, szczerze mówiąc, nawet nie chce mi się odpowiadać na to pytanie. Ponieważ wszyscy wiemy, jak będzie i większość z nas, którzy tutaj siedzimy, wiedziało, że to jest kłamstwo i oszustwo w momencie, gdy o tym była mowa. Nawet zresztą przyznał to już sam pan komisarz Lewandowski na spotkaniu ze studentami, że kampania wyborcza ma swoje prawa. I z tego powodu nie powinniśmy teraz się dziwić, że się dowiadujemy właśnie o tym, że wiek emerytalny będzie wydłużony do 67 roku życia.
akcyza na olej napędowy i papierosy. Czy w kampanii ktoś wam obiecywał, że od 1 stycznia 85 groszy papierosy na paczce do góry i 18 groszy olej napędowy do góry i że to będzie pierwsza ustawa, którą będziemy przeprowadzać przez parlament? Czy ktoś wam obiecywał, że podniesie od 1 lutego o 2 punkty procentowe, czyli dla pracodawcy to jest o 44% składkę rentową i że z tego powodu rząd zbierze dodatkowych 7 miliardów i wypchnie do pracy na czarno, do pracy na umowach śmieciowych albo do pracy za granicą 150 do 250 tysięcy kolejnych osób? Czy ktoś nam to obiecywał? Nie, i tylko my czasami byliśmy nazywani czarnowidzami, kłamcami, gdy takie podnosiliśmy oszołomami, gdy tego rodzaju wątpliwości podnosiliśmy w trakcie kampanii wyborczej i gdy mówiliśmy, że rząd, który zwiększył dług publiczny z 500 miliardów do ponad 800 miliardów, czyli no można powiedzieć 80 miliardów nowego długu rocznie, przy tym, gdy rosły wpływy z podatków i rósł cały czas budżet, i to w tej sytuacji ten rząd będzie musiał za to zapłacić rachunek. Ja pozwoliłem sobie powiedzieć 2 tygodnie temu w jednej z radiostacji, że w chwili obecnej rząd jest jak alkoholik, który pił na krechę, w pewnym momencie brakuje mu pieniędzy i jest gotów wyrywać miedź z drutów pod napięciem, bo co innego robi, uchwalając najwyższe na świecie pod względem stawki podatek od wydobycia niektórych kopalin, który my proponowaliśmy na Komisji Finansów Publicznych, żeby to pierwszy postulat, pierwszy punkt przegraliśmy w głosowaniu, ale proponowaliśmy zmienić nazwę ustawy na ustawę podatek od KGHM, ponieważ tak się ona powinna nazywać, ponieważ to jest jedyny podmiot, który w chwili obecnej prowadzi działalność w zakresie wydobycia miedzi i srebra. Te 300 miliardów nowego długu, bo jeżeli mówimy o 300 miliardach, to nie o 300 miliardach z Unii Europejskiej, tylko mówimy o 300 miliardach nowego długu, który zrobili panowie Rostowski, Tusk, ciężko wspierani przez swoich kolegów z rządu. Co one dla nas oznacza? Nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, ale rząd dramatycznie chwaląc się o swoimi wielkimi sukcesami prywatyzacyjnymi, na przykład wyprzedając KGHM, sprzedając monopole energetyczne, zebrał w trakcie 4 lat niecałe 42 miliardy złotych. Wiecie, co to jest? To jest tyle, ile my w tym budżecie na ten rok mamy zapisane na odsetki od naszych 800 miliardów długu. Przez 4 lata sprzedając strategiczne przedsiębiorstwa, czasami takie firmy, które nie powinny absolutnie być państwowe i słusznie sprzedawano, albo tak zwane resztówki, które my też staraliśmy się sprzedawać, czyli małe udziały akcji, które pozostawały państwu w różnych spółkach, ale przez te 4 miliardy z tej, przez te 4 lata zebrano tyle pieniędzy, ile my w tym roku zapłacimy odsetek od długu publicznego. Te 42 miliardy to jest gigantyczna kwota. I to jest tak, że każde dziecko przychodzące teraz na świat, moja babcia mówiła, że każde dziecko przychodzi i mówi nadal, że każde dziecko przychodzi na świat, Pan Bóg wysyła na świat z bochenkiem chleba w ręku, to każde dziecko, które przychodzi teraz na świat w momencie urodzenia się, ma do spłacenia około 25 tysięcy złotych długu, od którego odsetki są corocznie naliczane. I to jest ta sytuacja i tyle warto powiedzieć, jeżeli chce się mówić o 300 miliardach złotych. W tym kontekście one są, były i będą. I tu warto przypomnieć wypowiedź Rafała Ziemkiewicza, który przypomniał kilka faktów, że w trakcie ostatnich, bo się pytamy, dlaczego ten rząd, który robi takie rzeczy, nadal rządzi. To przypomnijmy, 300 miliardów z Unii Europejskiej, tak, przynajmniej na papierze, z tego część wykorzystana, 300 miliardów nowego długu publicznego i 400 miliardów nowych długów zaciągniętych przez polskie gospodarstwa domowe przez obywateli w trakcie tych 4 lat. Łącznie to jest 1 bln złotych. Za 1 bln złotych w 4 lata można kupić ludziom poczucie, że mieszkają na Zielonej Wyspie. No, coraz bardziej kosztowna ta Zielona Wyspa się okazuje.
Panie pośle, a czy Polska powinna uczestniczyć w ratowaniu tych krajów, które chylą się ku upadkowi? No, proszę państwa, to oczywiste, że jako... że jesteśmy znacznie biedniejszym krajem od większości tych, a w zasadzie od wszystkich starych krajów członkowskich. Natomiast wszystko wskazuje na to, że sprawy są przesądzone. Mieliśmy ostatnio spotkanie na Komisji Finansów Publicznych z panem prezesem Belką, który poinformował nas o zaawansowaniu procesu przygotowania tej pożyczki z naszych rezerw walutowych dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego i wszystko wskazuje na to, że pewnie gdzieś tam w miesiącu marcu razem z podpisaniem paktu fiskalnego również udzielimy tej pożyczki Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu. No oczywiście no nie mogę, nie chcę przez to powiedzieć, że pieniądze zostaną na pewno stracone, ale jak zaczął mówić bardzo ogólnie o warunkach tej pożyczki, no to wszystko wskazuje na to, że pożyczymy za darmo i bez gwarancji, że te pieniądze kiedyś do nas wrócą, ponieważ no, używa się w tej chwili takiego argumentu, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy no, jest najpewniejszą instytucją finansową na świecie i to prawda i że trudno sobie wyobrazić, żeby ten fundusz zbankrutował, ale ten fundusz nigdy na taką skalę nie pożyczał takiej ilości krajów bankrutujących. On jest zaangażowany we wszystkich tych projektach do tej pory pomocowych, Grecja, Portugalia, Irlandia, a być może za chwilę będzie zaangażowany w jeszcze większych projektach pomocowych, Hiszpania i Włochy. No skoro Włochy same mają 2 biliony długu publicznego, w tej chwili to jest około 120% PKB, to pożyczenie temu krajowi no, wymaga, by ten fundusz dysponował no, setkami miliardów euro. Więc no, wszystko wskazuje na to, że niestety na tych bogatszych będziemy się składali i że decyzja polityczna w tej sprawie zapadła jeszcze w grudniu poprzedniego roku. Tak przy okazji, proszę państwa, przez lata 90. i 2000, szczególnie w okresie prezesowania w NBP pana Balcerowicza, byliśmy ćwiczeni no, jako posłowie, ale także w swoisty sposób opinia publiczna w zakresie no, niezależności banku centralnego. Każda jakaś inicjatywa, która zmierzała na przykład w stronę tego, żeby bank centralny wspierał rozwój gospodarczy w Polsce, była tępiona w zarodku. Cały czas to hasło niezależność banku centralnego było nam wbijane do głowy młotkiem. Natomiast ten przypadek pożyczki na rzecz Funduszu Walutowego pokazuje, że w tej sprawie została podjęta decyzja polityczna. Otóż w grudniu poprzedniego roku pan premier Tusk pojechał do Brukseli i w zasadzie nawet bez decyzji Rady Ministrów zadysponował tymi 6 miliardami z naszych rezerw walutowych. Co więcej, teraz dowiedzieliśmy się, że dopiero 16 stycznia minister finansów napisał do prezesa Belki list informujący go, że no jest takie przyrzeczenie Polski, że będzie w tym wszystkim uczestniczyć i w związku z tym prosi prezesa niezależnego banku centralnego, żeby zwyczajnie przygotował forsę. Więc proszę państwa, to pokazuje, jak rzeczywiście zapadają w tej chwili w Polsce decyzje i no właśnie, jak można podejść do niezależności banku centralnego, kiedy ma się pełnię władzy, to znaczy ma się i rząd, i prezydenta, i władze parlamentarne, no i wreszcie władze banku i wszystkich instytucji funkcjonujących w państwie. W zasadzie można podjąć każdą decyzję. Pojawiło się nawet takie stwierdzenie właśnie związane z tą pożyczką na rzecz Funduszu Walutowego, że skoro te nasze rezerwy, no oczywiście w coś tam wkładamy, a pożyczanie Funduszowi Walutowemu jest takie bezpieczne, no to pożyczmy całe 74 miliardy euro, jakie mamy tych rezerw,
to bezpieczniejszej lokaty, bezpieczniejszą lokatę trudno sobie wyobrazić. Proszę Państwa, no to jest rzecz absurdalna, ale niestety Państwo pewnie będziecie świadkami, jak ten proces się uruchomi publicznie, że będą te gadające głowy ekspertów wypowiadały się, że to jest świetny, świetny interes Polska zrobiła i że uczestnictwo w tym projekcie rzeczywiście to oznacza wejście wręcz do pierwszej Ligi Europejskiej.